Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Shattering. Kochani, wracamy do naszego pisarza. Tylko pytanie, czy gra mi się zapisała właśnie w tym momencie, co chciałem. Śniadanie gotowe, zejdź na dół. Jeżeli to jest powtórka z rozrywki, to się zirytuje. A tak, być może. Wychodziłem, nie było żadnego zapisywania nic z tych rzeczy. O nie, dobra. Tym razem mamy to. Jakaś notatka, list, nic. Nic. Jones Camp. Czyli mam na imię John. To już ustaliliśmy wcześniej. Komuś dach przecieka. Dobra, mieliśmy coś na dół, tak? Pokój muzyczny mamy. Aha, nie. John, śniadanie czeka. Chodź na dół. Gabinet taty. Ostatnio dostałem strajka za prawa autorskie. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację w łazience, gdzie on sobie tam chciał strzelić w głowę i tak dalej. I była muzyczka. Twórcy użyli jakiegoś remiksu. No właśnie, zaraz to też dostanę, ewidentnie. Copyright strajka. Młotek? Młotka nie możemy wziąć, tylko mogliśmy śrubokręt. John się na nie czeka, chodź na dół. Zaraz przyjdę, uspokój się. O, rysunek. Na urodziny chyba. Tam psy. Z łazienka. Ewidentnie z łazienka. Dzień dobry, śpiochu. Usiądź. Śniadanie już czeka na stole. Wyłącz to. Teraz znów copyright strike dostanę. I po co mi to? Dobra. Co my tu mamy? Mamy lupę. To co to jest? A, biżuteria. Zapalniczka. John, przestań się snuć. Usiądź i zjedz śniadanie. Zapalniczkę mamy. Czyli tą zapalniczkę, którą mamy w tej chwili, to jest zapalniczka naszego ojca. Anna S. A tam dalej? Peter R. Nadal Anna S? Nie, Anna K. Artur B. Dobra, uspokój się, dlatego nie czytam. Selfish Bedtime Stories. Czyli opowieści do łóżka, że tak powiem, na usypianie. Jaki divi. Starych amerykański, aczkolwiek powiem szczerze, że ten ekran troszeczkę za duży chyba jest. Ale to jest irytujące. Dobra, i teraz pytanie. Sypiecie najpierw płatki, czy najpierw lejecie mleko? Ja sypię najpierw płatki. Dopiero potem zalewam mlekiem. Babcio. I mamcia. I babcio pali fajkę. A mamcia ma jakieś korale. A nie, mamusia i tatuś muszą wyjść na moment. Za chwilę wrócimy. Zaczyna się twój ulubiony program. Może go obejrzysz? Uuu, mamcio z taciem poszli chyba brum brum. Nieważne. Ewidentnie. Chyba Barabara. Zjedz babeczkę. Starczyć tego jedzenia. Idziemy podglądać rodziców. Co leci? A, jakaś bajka. Jest misiu. Wiem, że mogę usiąść, ale ja idę podsłuchać rodziców.
Nie, nie w gabinecie. Nie w pokoju muzycznym. Może w łazience? Też nie. No weźcie, chcę ich trochę posłuchać. Nie mogę. Lipa. Bawimy się światłem. Też się nie da. Oho. Ktoś wszedł do domu. Po wejściu do budynku musisz zostawić tutaj swoje buty. Co tu się dzieje? Czy oni nas gdzieś oddali? Chcę zdjąć, ale nie mogę. Zasada numer jeden. Nie mam butów. Ja nie mam butów. Zasada numer dwa. To jest chyba o porządku. Oglądanie telewizji jest możliwe tylko pomiędzy 16 a 17. Zasada numer 3. Jeśli będziesz się zachowywał, pozwolimy na słuchanie muzyki w każdy czwartek o 18. Wow. Widzicie zasada numer 4? Tu jest. To pomieszczenie gospodarcze. Nikt poza personelem nie może tutaj wchodzić. Twoje rzeczy będą tu bezpieczne. John, przyjdź do jadalni. Mamy dla ciebie niespodziankę. Aha, już ja wiem, kurwa, jaka to niespodzianka. Nic nie ma. Jest jednak. Saint Oliver Orphange, Great One, klasa pierwsza. 7778, jeszcze wtedy na świecie nie było. Nawet w planach nie byłem. Dobra. Idziemy do jadalni. Czy już był rodziny? Pomyśl życzenie, skarbeńku. Chciałbym, żeby przestali. Chciałbym, abyście byli tu ze mną. Chciałbym, abyście byli tu ze mną. Piszcie do szkolnego rejestru, żebyśmy mogli kontynuować. Jezu, ja was przepraszam za mój głos dzisiejszy. A teraz idź na górę do swojego pokoju i rozpakuj rzeczy. Okej. Dobra, musiałem odchrząknąć już trochę lepiej. Drzwi są zamknięte, no i nam się pokój ewidentnie zmienił. Teraz widać, że jesteśmy w jakiejś szkolnej stołówce. Drzwi nie włączymy. Światło się palą, ale nie dają zbytnio światła. No to nam się budynek zmienił naprawdę. Remember us at bedtime. Pamiętaj o szorowaniu zębów.
miesiące roku. To skróty i tym podobne. Pokoje dziewcząt, 3-8. Również pokoje dziewcząt, 8-16. Zero trzy. Były napisy nawet. O. W pokoju chłopców. Serio? Na zamek? No bez jaj. Jezu, jaką ci chrypę. Rozumiem, że to jest nasz pokój. Tylko my jesteśmy chłopcem w wieku 8-16? Chyba nie. No właśnie, tak mi się wydawało. Tylko... Dlaczego rodzice nas oddali? Bill Ford. Andrew Fox. Jack Hastings. Biblia? Holy Bible, ta. Malcolm Diaz. Jakimiś lalkami zajmuje? Matthew Bishop. Naszego nazwiska tutaj nie ma. Czas na lekcję. Wszyscy uczniowie do klas. No, to tyle z rozpakowania. Gdzie są klasy na dole? To jest łazienka dziewcząt. Czy to jest taka koedukacyjna łazienka? Czekajcie. Nie no, dziewcząt. To są klasy. Czas na lekcję. Wszyscy uczniowie do klas. Wyniki uczniów z testów. D, B, A. John E. Czy to nie jesteśmy my? Chyba tak. Czyli dobrze się uczyliśmy. Bill miał chyba najgorsze oceny. Bill, potem Tony. Jack. Ciekawe. Jest zamknięte. Pierwsza klasa, druga klasa. Piąta klasa. Nie wiem, czemu tam taka muzyka jest, ale okej. Uwaga wszyscy, mamy nowego ucznia. Proszę, powitajcie go ciepło. Chłopcze, podejdź i przedstaw się klasie. New student. Proszę, stań po środku i powiedz coś o sobie. Co, jak ona głośno gada? Nie wstydź się. Powiedz nam, jak ci na imię. Czekamy.
W porządku, nie przejmuj się. Usiądź, jeśli nie masz nic do powiedzenia. Dzieci, możecie wrócić do swoich zajęć. Czyli co, to miało być takie przedstawienie? Zawsze było dla mnie dziwne właśnie takie przedstawienie uczniów przy całej klasie. Serio, to jest mega dziwne. Ale linijka długa jest. O, i wiem już, komu będziemy sikać do kawy. Ej, to nie ja zrobiłem. Co to ma znaczyć? Niszczenie rzeczy już pierwszego dnia? Będziesz tego żałował. Marsz do kąta. Dumb, czy dumb. Czy ty mnie słuchasz? Powiedziałam, żebyś usiadł w kącie. To nie ja zrobiłem, odpieprz się. Dzieci, czas na czytankę. Dawno temu żyła pewna kobieta, która miała trzech synów, z których najstarszego nazwano Jednooki, ponieważ miał tylko jedno oko na środku czoła. Środkowego Dwuokim, ponieważ miał dwoje oczu jak reszta ludzi. Oraz najmłodszego Trójokim, ponieważ miał troje oczu z trzecim pośrodku czoła. Ponieważ dwuoki syn nie różnił się od innych ludzi, dzieci, bracia i matka nie mogli tego znieść. Mówili mu, ty i twoje dwoje oczu nie jesteście lepsi niż zwykli ludzie i nie należysz do nas. Traktowali go z góry, ubierali w łachmany i karmili resztkami ze stołu. Na każdym kroku sprawiali mu przykrość. No już? Już, ewidentnie. Ty berbeluchu jedna. Będziesz żałować tego kąta. Nic tu nie ma. Konik. Czy kucyk. Liczydło, kurczę, jeszcze pamiętam te liczydła. Bączek. Jak dobrze mówię, że to bączek? Nie mogę go przekręcić tak, to jest bączek. Ojej, ile wspomnień. Elementarz. Stare dobre czasy. Czy to już się nazywa boomerskie? Chyba tak. Chyba jestem boomerem. Australia to szósty pod względem wielkości kraj świata, położony na kontynencie australijskim, najmniejszym ze wszystkich kontynentów. Po raz pierwszy kontynent Australii został odkryty przez Europejczyków w XVI wieku. Już? Gdzie jest moje siedzenie? Spójrzcie, kto zdecydował się pojawić. John, skoro nie musisz tu być i uczyć się zresztą klasy, może pokażesz kolegom, gdzie leży Australia? Chyba już możesz sam uczyć klasę, prawda, John? Następnym razem bądź na czas. Siadaj. Ale lipa, ja to wytnę. Ja to wytnę. Chyba tu siedzimy. Chcę. No wiecie wy co. John, powiedziałem, żebyś usiadł. Przestań przerywać moje zajęcia. Cisza! W porządku. Teraz, kiedy możemy kontynuować, opiszę następne zadanie. Połączcie się w trójki. Będziemy kontynuować lekcje w grupach. Co, mogę wstać? Idź sobie, nikt nie lubi. Kto by chciał z tobą pracować?
Dobierzcie się w trzyosobowe grupy. No i co, nie mamy? I dzieci nas zbytnio nie lubiły. Dzieci nas zbytnio nie lubiły. Szkoda, John. Może następnym razem przyjdziesz na czas i będziesz miał więcej szczęścia. Pieprzaj. Dziedy go. Następna lekcja. Zawsze się spóźniasz. Siadaj na swoje miejsce. John Evans. Znowu spóźnienie. Siadaj. John, siadaj. Dzieci, możecie wrócić do swoich zajęć. Cisza! Bój mi się, jak niedługo będzie martwy. Zobaczymy, czy ktokolwiek się czegoś nauczył. John Evans, możesz podejść i rozwiązać równanie? O kurde. Matematyka. Wszyscy na mnie patrzą. Ja muszę. Czy ja muszę? Serio. Serio. Czy słyszałeś, co powiedziałem? Podejść tu natychmiast. Dobra, no to to będzie banalne. To będzie banalne. Ewidentnie to będzie banalne. To będzie 5. Akurat z równej byłem dobry. I co, dziadu? Łysę ci teraz? Komuś tu chyba zatkało kakao. Misiu. To robi papier toaletowy. Nie mogę tu nic wziąć. Podstawy matematyki dla szkół podstawowych. Biegnij, John. Biegnij. Nie wiem czemu, ale okej. Drzwi są zamknięte. Pora obiadowa. Ja coś muszę sprawdzić. Dalej jest zamknięte. Tu też jest zamknięte. John, siadaj. Co się tu dzieje? Co ma oznaczać ten bałagan? Popchnęli mnie, co sobie przejebiem jeszcze bardziej.
Nic, tylko się wygłupiałem. Wiesz, co robimy z dziwadłami? Idź do schowka. No chcę iść. Puść mnie. Puść mnie, dziadu. John, do schowka. A, tutaj jest schowek. Jestem, już jestem. Ale wredne dzieci, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczyło. Idź na górę i umyj się przed spaniem. Teraz ja nie chcę, mi się tu dobrze siedzi. Koszmar. To jest koszmar. W łazience wcale nie będzie lepiej. W łazience wcale nie będzie lepiej. Wszystkie dzieci muszą trzymać się zasad panujących w łazience. Zasada pierwsza. Nie baw się i nie biegaj po łazience. Zasada druga. Nie krzycz. Zasada trzecia. Umyj ręce po każdej wizycie. Już? Tyle? Płyny, kaczka, piwaczka. O. Co tu się dzieje? No zasłoń to. Mam się myć przy kimś? No. Czemu nic nie leci? Hello? Czemu nic nie leci? Podążę zasadami. Umyj zęby, skorzystaj z toalety, weź prysznic. A, dobra. A szczoteczki gdzie są? Lustro jest za wysoko. Tutaj jest. O, no, sobie chyba podpisane, prawda? Tak. Zachary. Billy. A, Zach zawsze się ze mnie śmieje. Jack się ze mnie nabija. Billy jest najstarszy. Sam. Dużo przeklina. Arthur. Arthur nie zapomina. Tony nigdy nie da ci spokoju. Barton myśli, że jest najśmieszniejszy. Mark próbował mi podłożyć nogę. Shane za mną łazi. Mike śmierdzi. Timmy mnie przeraża. Andy zawsze cię dogoni. Matthew jest najgorszy z nich wszystkich. Markom zawsze stoi na czatach. Tu jest nasza. John jest nękany przez nich wszystkich.
Ja pierdzielę. Umyj ręce. Jak tam było? Rysy z toalety. Zamknięte od wewnątrz. Te otwarte i te otwarte. Czy tam było John też napisane? Freedom. Wolność. Wolę tu. Już? Czy ja muszę do konkretnej toalety iść? Misiu. Znów będą nas nękać. A. Dobra, moi drodzy, ale reszty dowiemy się już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!